osobę, która złapie, zerwie tą kitę, która będzie przypięta do lewego ramienia Roxany Biazi, która w tym roku będzie uciekać. Ten, który zerwie tą kitę, zostanie królem bądź królową polowania. Myślałem się, że nie będzie łatwo, bo mało tego, że Roxana była dzisiaj laureatką już kilku konkursów. Tą kitę od tyłu, od boku, nie zajeżdżamy od czoła, nie atakujemy prosto wadle. Drodzy Państwo, nawet jeżeli nie macie dogodnej pozycji, żeby złapać tego lisa, lepiej odpuścić niż spowodować jakąś kraksę. Także przede wszystkim zachować, proszę, bezpiecznie tą kitę do prawego ramienia, także zajeżdżamy od lewej strony konia, na którym siedzi Amazonka. I przez konia trzeba zerwać tą kitę. Także zajeżdżamy od lewej strony konia, na której siedzi lis. I przez konia trzeba zerwać tą kitę z prawego ramienia. Także Roxana Biazik, Nowe Miasteczko, jest naszym lisem. Ubiegłym, w tamtym roku złapała. W tym roku ona ucieka. Drodzy Państwo! 9 Hubertus w Jakubowie, gonitwa za lisem. Roxana w tej chwili wyjedzie na zewnątrz. Miejscy czekają, miejscy startują tylko pełnoletni. Tak jest, jest sygnał. Start! Start! Czyli można, poszli piecem. Ej, Roxana już im ucieka i kto pierwszy złapie, kto tam podjedzie. Borby chyba, wiesz, ten boja. Drodzy Państwo, wspaniała gonitwa. Można złapać lisa w stoi, jak lis przejedzie po zawodnika, który w ogóle nie galopuje. Nie jest ciężko, jest trudno, tak powiedziałem. Jest Jakubów! Krzysztof Staszak, Jakubów. Zapraszamy, runda honorowa! Prosimy wszystkich uczestników gonitwy o podjechanie tutaj na plac. Prowadzi Krzysztof Staszak i za nim pozostali uczestnicy gonitwy. A Państwo wielkie brawa dla uczestników Hubertusa, 9 Hubertusa. Jakubowie, wielkie brawa, Krzysztof Staszak, a za nim pozostali uczestnicy. Poprosimy o muzykę. Runda honorowa, Krzysztof Staszak, Jakubów. Lis tegoroczny. Lis tegoroczny. No, fajnie, taki porywczy, nie? Zobacz, jak robię, fajnie. Ej, wielkie brawa. Zapraszamy. Ufundowało Koło Łowieckie Hutnik. Prezes Koła Łowieckiego Hutnik wręczy nagrodę główną, drodzy Państwo, w gonitwie za lisem. Drodzy Państwo, i jeszcze został wynik wyścigu. Po co? Po tą flaszkę, którą ja jeszcze mam w ręku, za chwilę ją odkorkuję i zobaczymy, kto pierwszy ją zdąży obrócić. Nagrody przyjąć, gratulacje, Ola Sokołowska. Zwyciężczyni konkurencji wyścigu o butelkę whisky na dziesiąte Hubertusy, to dołożymy do tej whisky jakiś alkomat. Puchar wójta gminy Radwanice, whisky ufundował nasz przyjaciel Grzegorz Aryś. I wiadro ufundowała firma Autoraczo Jerzmanowa. Lis tegoroczny! Muzyka! I wielkie brawa od Państwa! Thank you.
Jakubowie za zakończonego.